Myślę, że to bardzo ważny i bardzo przyzwoicie zrobiony film, bym powiedział. Aktorsko bardzo dobrze zagrany. Scenariusz tu i ówdzie może pewne jakieś drobne usterki bym może widział. Natomiast pewien problemem dla mnie było podczas odbioru to, że właściwie, ponieważ tyle wiemy, ci co czytali o tym, to wiedzieli mniej więcej co się wydarzy, więc jakby koncentracja była na technicznych sprawach, znaczy na aktorskich, na artystycznych, więc to jest być może trochę spaczone mój pogląd. Widzowie w Niemczech, chciałbym pokazać w kilku miejscach ten film, w Berlinie i w Monachium, w Hamburgu, myślę, że będą podchodzić do tego trochę inaczej niż my, któryśmy się stopniowo w trakcie całej tego badania katastrofy jakby z różnymi narracjami, z różnymi wyjaśnieniami oswajali. I to ten film zbiera to w pewną całość, która mi się wydaje logiczna i uzasadniona. Czy ten film przekona nieprzekonanych? Tych, którzy są otwarci, refleksyjni, skłonni do analizowania pewnych spraw, powinno ich to przekonać. Są tam tak ewidentne argumenty, jak na przykład to rozrzucenie tych szczątków, czy też ten argument z uderzenia, prawda, tego samolotu w World Trade Center, który zciął prawie pół bloku i skrzydło jakoś prawie nieuszkodzone wbiło się, że każdy, kto te kilka elementów weźmie, nie musi nawet złożyć sobie całości, ale te kilka elementów dadzą mu do myślenia i będzie musiał jakoś zrewidować. Ja jeszcze nie przesądzam, że tak to było, ale to jest najprawdopodobniejsze scenariusz, czy najprawdopodobniejsze wyjaśnienie tej katastrofy. I myślę, że ludzie otwarci powinni dać się przekonać.